tutaj właśnie jest pszczoła. I teraz przyjrzyjcie się, jak ona pozyskuje nektar i pyłek. Ta akuratnie pozyskuje nektar. Skąd wiadomo, że nektar? Uciekła mi w tym momencie. O, jest tutaj. Bo tą ssawką widać, że ona się wpija w kwiatek. Nie zbiera pyłku na koszyczki pyłkowe, na tylną parę odnóży. Pszczoła, która pozyskuje pyłek, ona go nagarnia sobie do koszyczków pyłkowych, które znajdują się na trzeciej parze odnóży. I całkiem inaczej to wygląda. Ta ewidentnie spija nektar. I kolejna pozyskuje nektar. Przebiera tutaj skrzętnie, skrupulatnie każdy płatek. Każdy jeden osobno przegląda i ssawką spija nektar. Ona go będzie transportować w wolu specjalnie do tego przystosowanym do ula i będzie ten nektar oddawać do komórek w gnieździe, a dopiero potem nocą taki nektar zostanie przetransportowany do nadstawek już jako miód. Bo takie coś, jak one teraz zbierają, przynoszą do ula, to nie jest jeszcze miodem, kochani. Nie można nazwać tego miodem, to jest dopiero nektar. Jest pszczoła, która zbiera pyłek. Zobaczcie, jak ona to robi. Ona idzie i przednimi nóżkami przepycha przez pierwszą parą odnóży, przepycha przez drugie i tutaj daje na trzecią parę odnóży, na której właśnie znajdują się koszyczki pyłkowe i do nich zbiera pyłek. To są te kuleczki. I taki kolor, jak znajdziecie w pyłku pszczelim, który kupicie, to jest z mniszka. On ma taki, zobaczcie, kolor. Widzicie, jak ona to robi? Patrzcie, jak upycha. Nie ma wysuniętego aparatu ssącego. Gdzie ona teraz poleci? Tutaj. Nawet nie macie pojęcia, jak ja lubię siedzieć sobie na łące i obserwować, jak pszczoły właśnie zbierają pyłek. Na łące można było sobie chodzić bez kombinezonu, ale tutaj to już raczej taka odważna nie będę. Stanął wiatr i one mogą być troszeczkę wkurzone, więc lepiej się ubrać. Jak dobrze, że takie wynalazki są. Jak to tu teraz? Dobra. Bardzo dobrze taki kombinezon chroni przed pszczołami, przed urządleniem. Jest on z takiego materiału, że jak ona wbije żądło, to ono nie przejdzie. Teraz te nowsze kombinezony są z takiej siateczki przepuszczalne, bardziej takie wentylacyjne. Jest chłodniej pszczelarzowi w takim kombinezonie. My mamy jeszcze kupione kilka lat temu. Na siateczkę jeszcze żeśmy się nie przerzucili. Jak to wygląda? Tutaj biało i różowe kaloszki, świnki, chrumki. Trzeba się dobrze pozapinać.
jestem zabezpieczona. Zaraz, bo sobie mikrofon zapiłam. Dzisiaj to się ubieramy na ciuchy, ale normalnie jak się pracuje calutki dzień przy pszczołach, no to się ubiera tylko na bieliznę. Wtedy to jest luźniejsze, jest chłodniej i jest przewiew. Biały kolor odbija promienie słoneczne i wbrew pozorom, że to ma długie rękawy, że tutaj jesteśmy cali ubrani, to naprawdę nie jest w tym aż tak gorąco. W ulu praca w re na wysokich obrotach. Dzisiaj jest ciepły, słoneczny dzień i one idą na pożytek. Przed chwilką na łące zbierały pyłek na nóżki i nektar do swojego wola. I jeżeli one nazbierają już tych produktów, przylatują, siadają tutaj na oczku i wchodzą do ula. Niektórzy pszczelarze zakładają poławiaczki pyłkowe i pszczółka jak przylatuje do ula z pyłkiem, to ona musi wejść. Na tych poławiaczkach są takie oczka i żeby ona wejść do ula, musi się przeciskać. A jak się przeciska, to z tym pakunkiem na nóżkach nie mieści się i wtedy pyłek zostaje na zewnątrz i tak jest właśnie pozyskiwany pyłek. Później jest dosyć długi proces suszenia tego pyłku. No i możemy wszyscy, bo my też zakupujemy, nie mamy poławiaczek pozakładanych i możemy zakupić pyłek, który jest bardzo cennym źródłem witamin dla naszego organizmu, ale też stanowi on tutaj podstawę w ulu. Taki pyłek. Tu jest pszczółka z pyłkiem. On jest przynoszony prosto z kwiatów i to jest pyłek. Ale pszczoły tutaj, tak jak widzicie, przyniosła go już i będzie go teraz kisić, mieszać z własną śliną, z woskiem, z miodem i wpychać tutaj do tych komóreczek. I taki ukiszony pyłek to już jest pierzga. Również bardzo cenna. Zobaczcie, jak miodzik się błyszczy. O, tu, zobaczcie, jest pierzga. Te kuleczki żółte to jest właśnie już ukiszony pyłek. Leżady? Tak, leciutki jeszcze. Jeszcze nie ma. Gdzie, w którą stronę? Nie, dobra, tylko żeby tak? Mi ręką nie przeszkadzała. To ja może przejdę z tej strony, tylko za oczko. Taka pierzga, czyli ukiszony pyłek, on jest później w ulu wykorzystywany również do karmienia czerwiu. No i też pozyskiwany dla nas. A dzisiaj są spokojne. Nie rzucają się do ataku. Popatrzcie, jak one pracują, jaki tutaj jest ruch. Jedne noszą pyłek, drugie noszą nektar, bo to nie jest jeszcze miód. Większość osób mówi, że one zbierają miód. Nie, one noszą nektar i ten nektar trafia na początku do komórek, do gniazd, a dopiero nocą zostaje odparowany i przenoszony w dalszą część partii ula. Wtedy to już jest, można wtedy nazywać to już miodem. No i takie pszczoły, bo też może być pytanie, czy skąd one wiedzą, czy dana pszczoła rodzi się już przystosowana do noszenia pyłku, czy do noszenia nektaru. Nie, one po prostu są robotnice, są trutnie, jest królowa. Każda pszczoła ma swoją wyznaczoną funkcję i one nie rodzą się już z odpowiednią funkcją, przystosowane do danego procesu, do danej pracy. Tylko uczą je pszczoły starsze, jak taka malutka pszczółka
się wykluwa, to ona przez pierwszy etap swojego życia jest uczona. No i później jedna idzie na pyłek, ale później drugiego dnia już może iść na nektar i na odwrót. Ale te teraz tutaj pyłku przynoszą. Machają skrzydełkami. W ten sposób one też regulują temperaturę w ulu. Za pomocą właśnie machania skrzydełkami. A to jest propolis, kit pszczeli. Z tego robi się słynną nalewkę na spirytusie, którą później pijemy. I ktoś później powie, jestem niepijący, ja nie piję. A nalewka to co? Spiryt w czystej postaci i to każdy dzień. I to jest nadstawka. Tutaj jest na dole część, która nazywa się gniazdem, a to dodatkowe jest nadstawka, w tym przypadku pół nadstawka, bo są takie małe, wąskie rameczki, pół rameczki, nie są całe, o już Renia rozwala, jak zwykle. Jeszcze się nie dotknęłam, już tutaj rozwalam. Ale sklejone. Ale brzęk. Nie na darmo jest powiedzenie, wrze jak w ulu. Apiterapia gratis. Jeż by tak paluszkiem sobie tutaj popróbował. Pszczoły są bardzo spokojne ogólnie i trzymamy się generalnie tylko karniki, bo tutaj też nieraz pojawiają się pytanie, jaką rasę pszczół mamy. Karnikę. Teraz mają w sumie chyba trzeci dzień taki, że ze zbiorem. Wywieźliśmy na rzepak. Dosyć ładnie nam z zimy wyszły, ale później przyszły te zimne dni, przymrozki i niestety one no, osłabły. Nawet było tak, że wychodziły w pole, szły na rzepak, bo wyszło słoneczko i tutaj w ulu robiła się momentalnie temperatura dużo wyższa niż była na zewnątrz. One wychodziły na zbiór, zaszło słońce, ta temperatura spadała na tyle, że one marzły. Im było zimno i nie były w stanie już wrócić do ula. Nawet taki dzień był, że pojechał zobaczyć tam do pawilonów, a te pszczółki biedne, martwe, leżały po ziemi, pozamarzane. No i troszeczkę osłabły. Teraz no, dojdą w siłę, ale akacja tutaj omarzła, kwiaty omarzły, no i tak po rzepaku raczej tutaj będzie cienko. No chyba, że zaraz lipa zacznie kwitnąć, bo też już widzę pąki jest, a lipa no nie zmarzła. No i wielokwiat. Dzisiaj coś noszą, bo miód tutaj z ramek chlapie. Jak Edziu te ramki wyciąga, przegląda, to zobaczcie. To jest miodzik. On w pierwszej fazie jest bardzo płynny, taki dosłownie jak woda. I żeby go wybierać później z ula, on musi być dobrze odparowany, odstany. Musi być przynajmniej 1/3 tutaj tych oczek, 1/3 ramki zasklepione. Wtedy miód jest dobry do wybierania. Jeżeli wybrałoby się taki miód wcześniej, to niestety on skiśnie, bo jest niedojrzały, tak to się mówi. No i w takim ulu, w silnym ulu, w silnej rodzinie, bo to się mówi rodzina pszczela, jest około 60 tysięcy pszczół. No i taka pszczoła w sezonie lotnym, gdzie pracuje, średnio żyje około 3 tygodnie. O tutaj właśnie jedna zgubiła pyłek. Ale one go zaraz wezmą i przerobią. Żeby takiego miodu tyle narobić w ulu, co narobią, to trzeba ciężkiej pracy całej rodziny, bo jedna pszczoła przez całe swoje życie
jest w stanie przynieść łyżeczkę miodu, no ale 70%, już teraz nie wiem ile, ale bardzo dużo miodu jest przeznaczone na potrzeby ula, czyli tutaj pociągnięcie tych komórek, bo jest wkładana węza, tam stoi węza, to jest tylko ten plaster i one później na bazie tego plastru ciągną dalej komórki, na to jest przeznaczony miód. One również ten miód jedzą, o tutaj są już pociągnięte komórki i to jest właśnie robione z miodu. One też miodem się żywią. Także to, co im się później zabierze, no na zimę trzeba im później dać jeść, bo inaczej padną z głodu. Ale piękny kit. A tutaj na ramce jest piękny czerw. To, odwróć troszeczkę tu w tą stronę, to jest czerw. Tutaj są młode pszczółki. Mogę sobie potrzymać. To czym? O, to ciężkie jest. I tutaj zobaczcie, jest poupychany pyłek i czerw. Z tego będą się wykluwać młode pszczółki. Równiutki, nie jest garbaty. Ładny czerw. A tutaj jest larwa, zobaczcie. Może tu uchwycę. O, widzicie? No troszeczkę obraz się zamazuje. Ile tu jest pyłku na tej stronie? Tutaj jest pyłek, zobaczcie. No pierzga. Tak, to już jest pierzga. Ukiszony pyłek. On teraz jeszcze, pytanie może paść, dlaczego jest taki jasny, a pierzga jest ciemna. No, bo to jest wszystko świeżutkie. To musi przejść cały proces kiszenia. Tak jak ogórki się kisi, kapustę się kisi, trzeba odpowiedniej ilości, długości czasu, żeby to się ukisiło, było takie jak chcemy. Tak samo i tutaj. Trzeba, ale chlapie, coś jednak dzisiaj noszą. No i tutaj jest nieodzowny atrybut pszczelarza. Mieszek. To coś, co dymi, nazywa się mieszek. A to jest dłuto pszczelarskie. Służy właśnie do... Pomocne jest przy wyciąganiu ramek, przy odsklepianiu tutaj tego propolisu. Bardzo szeroka gama produktów do uli jest. I kolejna półnadstawka. Pod nią jest położona krata po to, aby matka nie przeszła i nie poczerwiła tutaj w tych półnadstawkach. Ona ma czerwić w gnieździe. Czerwić to znaczy składać jaja, żeby się wylęgały kolejne pokolenia pszczół. A nie tutaj. Tutaj będzie przenoszony właśnie z gniazda miód i stąd będzie się go wybierać. I jeżeli ona by tutaj poczerwiła, no to jest masakra. Bo wtedy takiego czegoś no, nie wybierze się. No jak? Z czerwiem. Dlatego zakłada się takie kraty. Matka jest dużo większa, dużo grubsza i ona tutaj przez te otworki nie przejdzie. A zwykła pszczółka tak. Ona spokojnie przechodzi. No nieraz zdarzy się, że gdzieś śliźnie się ta matka bokiem, gdzieś tam no jej się uda i poczerwi, no to wtedy takich ramek już się niestety nie wybiera do wyducia miodu. Zobaczcie, jak to wszystko jest symetrycznie zrobione i takie pytanie, skąd te pszczoły wiedzą, jak to tak równiutko zrobić. Nie mają sprzętu, nie mają żadnych przyrządów ku temu, a jednak robią to precyzyjnie, idealnie, równiutko. Są tak zaprogramowane, że one już tutaj genetycznie wiedzą, jak to robić. Tu nie było czasem kieliszka z tej strony? Nie,
Teraz też nie. Jest, to nie ma znaczenia, bo to i tak była młoda matka. Wymieniały matkę tutaj. Ale nie huczą to, czyli matka musi być. Jeszcze nie czerwi. Gdzie jest matka? Przy odrobinie szczęścia może uda nam się ją zobaczyć. Chociaż wątpię. O, trutnie. To są zwykłe pszczółki, a truteń, tu akurat niego nie widzę. Bym wam pokazała, z drugiej strony był truteń. Zaraz. No, jest. Pokaż tutaj, bo z tej strony były trutnie. Już ich nie widzę. O, jest, jest, jest. Taki gruby, pękaty, włochaty, to jest truteń. Coś podobnego do mnie. Nie jest podobny do ciebie, ani trochę. No, już młoda matka poczerwiona. Czyli matka jest, bo jest poczerwione. Ale to nie ma więcej sensu tutaj zaglądać. Oj, zrobione. Pozaglądane. To, co miało być do zrobienia, jest zrobione. Pszczoły. Tak naprawdę to jest bardzo szeroki i ciekawy temat, fascynujący. Ja kiedyś też na pszczołach się w ogóle nie znałam. Wiedziałam tylko, że żądlą i noszą miód. Pospolicie przyjęło się mówić, że jest pasieka, są ule, są pszczoły, ale jest też odpowiednie do tego nazewnictwo. Prawidłowo mówi się, że rodzina pszczela zamieszkuje w pniu i jeżeli ktoś tych uli ma kilka, kilkanaście, to mówi się, mam na przykład, mam 15 pni, mam 15 rodzin pszczelich, a jeżeli jest już powyżej bodajże chyba 30 takich pni, uli, to już wtedy nazywa się to pasieką, no i można już wtedy powiedzieć, mam 60 pszczelich rodzin w pasiece, a do 30 to prawidłowo powinno się mówić, mam 15 rodzin pszczelich, mam 15 pni, ale ogólnie, czy jest to 10 czy 70 pni rodzin pszczelich uli, mówi się pasieka i wszystko w temacie. To tyle na dzisiaj. Edziu tam jeszcze ogarnia ostatniego ula i będziemy jechać do domu. Życzę wam pogody odpowiedniej, słońca i takiego ciepła, zadowolenia z wszystkiego i baczniejszego przyjrzenia się tym pszczołom, bo tak naprawdę one bez nas to sobie poradzą, ale my bez nich nie. Jeżeli zginą pszczoły, bardzo szybko zginiemy i my całe życie na ziemi ustanie, bo jednak one są podstawowymi, wiodącymi prym na kuli ziemskiej, zapylaczami i powinniśmy o nie dbać jak najbardziej, aby te pszczoły się rozwijały, aby, no nie daj Boże, żeby gdzieś tam ich populacja zaczęła się zmniejszać, żeby zginęły. No i cóż, kochani, życzę wam uśmiechu, radości i do następnego.